rozpoznaj minifigurkę na ślepo. To już drugi odcinek z tej serii. Pierwszy możecie sobie obejrzeć tutaj. No i dzisiaj to ja podejmuję się wyzwania odgadnięcia minifiga na ślepo. Minifigurki są 3, pytań mam po 5, strzały są 2. No i dokładnie jak wyglądają te zasady, to opisze Ola. A właściwie puszczę wam nagranie z poprzedniego odcinka, no bo zasady się w sumie nie zmieniły. Poznaj figurkę na ślepo. Zadaniem uczestnika jest odgadnięcie minifigurki, jaką przygotował do niej przeciwnik. Ma możliwość zadania 3 pytań, a na odgadnięcie ma tylko 2 strzały. Jeśli zgadnie za pierwszym razem, zdobywa 1 punkt. Jeśli zgadnie za drugim, nie dostaje żadnego punktu. A jeśli nie zgadnie po drugim razem, dostaje minus 1 punkt. Figurki muszą być ułożone w oryginalnej konfiguracji od LEGO. Czyli jeśli figurka ma zielone włoski w zestawie, musimy dać zielone włoski takie oryginalne, jakie ma. Dla pewności też zamknąć oczy, żeby nic nie było, że pan oszukuje, też jest to dobra zabawa, nie ma co. Nie będzie pan oszukiwał? No nie, no jakby to też chcę mieć fan z tego. Kładę tobie tutaj na stole pierwszą oto figurkę. Dobra, już? A czekaj, jeszcze ją pokażę dla widza. By widz widział, co to jest dokładnie za figurka. Dobrze, proszę bardzo. Dobra, mam 3 pytania. 3 pytania i 2 strzały. Okej, okay, tutaj czuję już, jest to jakaś dziewczyna. Dobra, to zaczynamy tak, czy to jest licencja? Nie. To nie jest z licencji? Nie. Nie cierpię takich sytuacji. Wiesz, że Disney to też licencje? Absolutnie zdaję sobie z tego sprawę. O kurde, dobra, to ciężej. Możesz mówić, opisywać, co czujesz, jakie masz... Czuję, że to jest właśnie zwykła minifigurka bez znaków szczególnych, która ma włoski, które są takie twardawe. O, wiem, kolejne pytanie. Jest to moja figurka, czy to jest twoja figurka? Jest to twoja figurka. Okej, okay, no to jeżeli jest to moja figurka, no to czuję tutaj, te włoski są twarde, jeżeli chodzi o babeczki, które mam takie. O kurde, ale to nie jest licencja. Jest to moja figurka? Tak. The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Ale poczekaj, jesteś pewna? Bo na przykład Monkey Kid, no to są nasze figurki. Wiem. To nie jest nasza, tylko moja. Moja. To co ja mam takiego? Monkey Kid to nasze, a to jest moja. No to nie jest na licencji. Wiem, powtarzam to w kółko, ale kurczę, jest strasznie zwykła. Nie wiem, to jest LEGO City. Nie. To jest ostatnie pytanie, które wykorzystałeś. No wiem, i to nie jest LEGO City? Nie. Nie jest to licencja, nie jest to LEGO City, nie jest to LEGO Monkey Kid. Dobra, ej, to będzie trochę szalone. Ale wpadło mi do głowy. Wykorzystujesz pierwszy strzał? Wykorzystuję pierwszy strzał, bo byłaś w tym pokoju i uświadomiłem sobie, że figurki zostały w tamtym pokoju, jeżeli chodzi o te Monkey Kidowe i żółte. Więc jedyne, co mogłaś znaleźć tutaj, to jest babeczka, która pracuje w LEGO Store, który stoi tam. Bo Speed Championsy też nie ma, ewentualnie piraci, albo rycerze. O, nie mam już pytań, nie mam już pytań. Masz tylko 2 strzały. Mam 2 strzały i kurde... Zaryzykuję, że to jest eksperientka z LEGO Store'u. Błąd. Błąd? Zostało tobie ostatni strzał. Tyle, ale ona nie może być z jakiegoś... A może? Może, bo ostatnio mi się gdzieś falała, czy to nie jest ta figurka, która była w tym żółtym jeepie takim, co od Olgi i Amariego dostałem? Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? No to jest mój strzał. A to była w ogóle baba? It was at this moment that he knew. Okej, no to nieważne. To już wiem, że... No nie zgadłeś. Możesz zobaczyć, co to za figurka. O nie... A ja ją wykluczyłem, ja w ogóle wykluczyłem piłkarki. W ogóle nie wspominałeś o piłkarkach. Mogłem, tak, bo wiesz co, głupio zadałem pytanie, bo ja powinienem spytać, czy ma żółtą twarzyczkę. No, a nie, czy ma i licencję. Tak by ci to nic nie dało. No dało. No nie. No bo nugatowa, potem bym dopytał o to. A, no to może w tym kierunku. Kurde, ale w życiu bym nie zgadł. Gotowy? Poproszę rączki do przodu. Już pokazuję najpierw figurkę dla widza. No i proszę bardzo, możesz ją wziąć. Look at this dude. Wait till you see the... Kurczę. Jakiś komentarz? No czuję już, że to jest mini laleczka, to na pewno. Ale najgorsze jest to, że ja nie znam ich imion, ani nazwisk. Co może być też dla ciebie podpowiedzią?
bo jest to figurka, która często pojawia się w filmach, o której często wspominam. Specjalnie nie dałam ci takiej, której imienia byś nie znał. Takie włosy, to ma jakieś okularki czy coś? Nie wiem, nie chcę szarpać. Włoski ma taki... Jak mi opiszesz wygląd tej figurki, nawet nie imię, to i tak ci zaliczę. Ej, dobra, wiem. Czy ta figurka występowała w serii koncertowej z Friendsów? Kurde, tylko ja słabo kojarzę te imiona. Nie wiem, mam jeden strzał, bo to nie mam pomysłu, ale to imię cały czas mi w głowie chodzi. Mogę? No, możesz. Czy to jest Alia? Nie. Okej, a mogę drugi strzał? Możesz jeszcze jeden. O nie, poczekaj. Jak powiesz dwie nazwy tej figurki, to będzie okej, to ci zaliczę. Dwie nazwy? No bo ma dwie. Jak to ma dwie nazwy? Jak to ma dwie nazwy? Czemu ma dwie nazwy? A ty go nie zrozumiesz. Ej, ma dwie nazwy. Mhm. Ma dwie nazwy, czyli to jest... I była w koncertowej, czyli to jest ta laleczka, która się zamienia w Lejlę. Tak. A nazywa się? No dobra, o 0 punktów walczę. Paisley? Tak, jest to Paisley, brawo! 0 punktów! Ej, ale uratowałem. W życiu. No Paisley jest moją ulubioną mini laleczką, też dlatego ci ją dałam, bo bardzo często mówię o tym na filmach. Tak oglądasz moje filmy, co? Dobrze, słuchajcie, pokazuję najpierw figurkę dla widza. Proszę bardzo, moi widzowie, nasi widzowie kochani, trzymaj figurkę i możesz już myśleć, co to takiego jest. Okej, dobra. Ja już chyba wiem, co to jest, ale pomogę sobie kilkoma pytaniami. Proszę bardzo. Czy jest to figurka na licencji Disneya? Tak. Okej. Czy jest to księżniczka, która występowała... Chociaż nie, no bo to już byłby strzał, no nie? To już byłby strzał. Czy figurka ma w sobie dużo błękitnego koloru? Tak. No dobra, no to czy jest to księżniczka Jasmina? Dokładnie tak. Szybkie to było. Szybkie to było, ale wiesz co? Przez włosy. A chciałam ci dać jedno coś takiego, co mógłbyś właśnie charakterystycznego zdobyć i właśnie te włosy specjalnie. No gratuluję. Trzymajcie się. Co ty robisz? Pożegnaj się z widzem. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, buziaki. Hejo! Dajcie znać, czy te figurki wam też wydały się trudne do odgadnięcia. No i co? Kurczę pieczone. Chyba zrobimy sobie chwilę przerwy od tego typu formatów. I trochę wrócimy do recenzji za jakiś czas. Coś tak czuję, ponieważ no, szykuje się dosyć fajny materiał, no ale to już innym razem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć i siemano.